No cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik. Za mną, jak już widzicie, piękna jesień. Mamy 5 minut przerwy, dosłownie, w deszczu, który pada już od kilku dni i który będzie padał przez następnych kilka, więc się dziwicie, dlaczego robię tyle filmów w domu, dlatego, że nie mam możliwości, znaczy możliwość jest, no, mogę wyjść, tak, tylko, że zmoknę. No, ale nieważne, dzisiaj wam pokażę, jak prosto, skutecznie zebrać nasiona z owoców jagodowych, tudzież owoców złożonych. Robiąc to, musicie jednak pamiętać, że jeśli zbieramy nasiona owoców, zbieramy nasiona gatunku, nie odmiany. Czyli na przykład gatunkiem jest jagoda czarna, borówka czarna, i jeśli zbierzemy ich nasiona, będziemy mieli te same owoce praktycznie, które zebraliśmy. Natomiast jeśli byśmy zebrali nasiona jakiejś odmiany wyselekcjonowanej truskawki, tudzież maliny, jeżyny, niestety nie wiemy, co nam wyrośnie, czy nam wyrośnie, no, w większości wypadków gorsza odmiana niż tą, którą mamy. Więc zbieramy nasiona gatunków, nie odmian. Ja to dzisiaj zrobię na przykładzie rośliny, którą bardzo lubię. Jest to Leicesteria piękna. Jej owoc jest bardzo miękki, to jest owoc typu jagodowego. Ja wam pokażę, jak najprościej, najszybciej zebrać te owoce. To wygląda troszeczkę brutalnie, ale nie bójcie się, one spokojnie przeżywają. Jest to metoda sprawdzona przeze mnie co roku praktycznie na różnych owocach. To działa. Leicesterię już tam widać z pięknymi, żółtymi liściami. To jest odmiana Golden Lantern, ale mokre się zapada, masz na trawniku. Nieważne. To jest właśnie Leicesteria. Proszę tylko spójrzcie, jest 21 dzisiaj, to jest drugi, nie wiem, października, a ona ciągle jeszcze kwitnie, ciągle. Tutaj już widzimy, że jeszcze są kwiaty. Owady zapylające ciągle jeszcze mogą sobie przylecieć. Nas uwielbiona przez owady zapylające. Ja nie będę zbywał zbyt wiele owoców, bo moje ptaki je uwielbiają. Tutaj widzimy piękne kiście owoców, ale one, te jeszcze są, na sprawdzę. Tak, one jeszcze są twarde, te tutaj. To teraz na chwilę się wyłączę, bo potrzebuję dwóch rąk i spróbuję znaleźć owoce, które są już dojrzałe. Jak mówię, te na górze, one późno kwitły, bo to są świeże pędy. Tutaj, jeśli zejdziemy na dół, widzimy czarne owoce. Te czarne owoce, one są właśnie dojrzałe. Także ja spróbuję zebrać kilka pędów z takimi owocami. Mówię, do tego potrzebuję już dwóch rąk i nagram kolejną część z domu, kiedy już pokażę, jak one wyglądają. Tu na talerzyku widać już, przybliżę, widać już kilkanaście owoców Leicesterii. One są bardzo miękkie, także uwaga przy wyciąganiu, bo mówię, ściskają się bardzo delikatnie w palcach. Ten brązowy sok to właśnie sok z nich. Po czym poznać, że Leicesteria jest dojrzała? No właśnie, jest czarna w kolorze, bardzo miękka. Jak się ją zgniecie, ma taki zapach jak troszeczkę karamel. Zresztą smakuje troszeczkę podobnie. To niektórzy to lubią jeść. Ja z tym nie przepadam. Ale teraz tak, pokażę wam po kolei, co zrobię. Ja po prostu dam je, te nasiona teraz, do blendera. Blendera? Miksera? Pokażę wam, jak to wygląda. Do zwykłego takiego blendera je przeblenderuję. Nie bójcie się, one są bardzo twarde. I te nasiona później mi właśnie w tym osiądą na dole tego blendera, a cała reszta będzie te fusy na górze. Wypłuczamy to kilka razy i będziemy mieli czyste nasiona w fajnej postaci, bez zgniatania, bez brudzenia się. Brudna woda, to jest właśnie ta woda przemiksowana. Ona odstała przez 1 minutę i teraz proszę, coś wam pokażę. Nie wiem, czy będzie widać. Tutaj to wszystko są nasionka w czystej postaci. To są nasiona. Tą wodę teraz możemy śmiało odcedzić, te fusy wszystkie zlać. Zrobię to kilka razy, przecedzę to po prostu, napełnię to, odleję tą wodę, zostawię trochę tej nasion na dole.
napełnię wodą, znowu to zrobię tak kilka razy, aż ta woda będzie czysta i wtedy po prostu przez sitko i to wam pokażę, jak to wygląda. Spróbuję przybliżyć, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. O, nawet dobrze. Używajcie sitek o drobnych oczkach, jeśli nie wiecie, jaki jest rozmiar nasion. Przy nasionach troszeczkę większych, jak na przykład, nie wiem, jakieś gatunki na malin, na przykład malina roszponka, malina tekszla, te nasionka są większe i je dobrze widać. Jednakże u jagodowych na często są bardzo drobne, na przykład tak jak ta Leicesteria piękna, tudzież na przykład jagoda czarna, to już są maleństwa i właśnie sitko drobnych oczek będzie potrzebne. Teraz te nasionka po prostu dam na ręcznik papierowy, pozwolę im przesunąć przez dzień czy dwa i będą gotowe do wysiewu, można śmiało je wysiewać. Jeśli to wam się wydaje brutalny sposób na te nasiona, nic się nie bójcie. Im nic nie będzie. Ja wiem, że to strasznie wygląda w takim blenderze. Nie, one sobie spokojnie poradzą. Są twarde sztuki. Takie nasiona potrafi przejść przez dziób, a później przez cały układ trawienny od przełyku aż do samego końca, aż po kloakę i nic im nie jest. I to im też nie zaszkodzi. Wierzcie mi. Nasiona już się suszą na ręczniku papierowym. Część nasion jagodowych czy jakichś takich owoców wymaga procesu stratyfikacji, czyli okresu zimnego. Jeśli nie wiecie, może zrobić na dwa sposoby, jeden tak, jak stratyfikować ten pojemnik albo doniczkę, po prostu wystawić na zewnątrz na zimę, żeby może by zbytnio nie przemazł, ale może blisko domu, czy do piwnicy, czy coś takiego. Albo po prostu dać do pojemnika i dać z ziemią do lodówki na okres 3-4 tygodni. Po tym okresie wyciągnąć i będą rosły. Jest to fajny projekt na długie zimowe wieczory. W łatwy sposób możecie sobie rozmnożyć rośliny. Problem jest taki, jak mówię, rozmnażajcie w sposób gatunki, a nie odmiany roślin. Bo w ten sposób nie macie zagwarantowane, że to będzie ta sama odmiana. Natomiast jeżeli to jest gatunek, jak najbardziej będzie to samo. Dobra, nie przedłużam. Jeśli macie pytania, subskrybujcie, lajkujcie, a się tam już żegnam. Cześć, pa, pa.